Cześć, słuchajcie, został wam makaron z rosołu. Zawsze go trochę zostaje, jak go robimy samemu, albo jak go ugotujemy za dużo, więc nie wyrzucamy. Rosół, jak nam zostanie, też możemy do tej potrawy wykorzystać, a więc zaczynajmy. Potrzebne będą 4 dość duże cebule. To znaczy, ja mam 3 duże i jedną malutką. Kroję w pióra. Już mogę pomału rozgrzewać patelnię. Do której wrzucam kawałek masła. I dalej kroję cebulę. Nawet niekoniecznie musi zostawać makaron. Po prostu możemy go ugotować, robiąc taką potrawę. Pokrojoną cebulę wrzucam na patelnię. Cebulę będę podsmażał do momentu zeszklenia się jej. Mniej więcej około 10 minut. Cebulę mam zeszkloną, więc dodaję łyżkę koncentratu pomidorowego. Taką dużą. O. I podsmażam, redukuję go. On wtedy będzie smaczniejszy, bardziej wyrazisty. Niech się trochę poprzylepia do patelni. Do cebuli wlewam trochę buljonu, a jak mamy rosół, to rosół. Ale nie za dużo. Chodzi o to, żeby wszystko kontrolować. Stopniowo dolewamy. Pamiętajmy, że przyprawiamy do smaku. Ja dodaję szczyptę soli tylko, bo bulion jest już przyprawiany. Dodaję płatki chili, żeby było, wiecie, pikantnie. Oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz. Dodaję garść szpinaku. Chwilę trzymam, chodzi o to, żeby szpinak, tak wiecie, się pokurczył, zmiękł. Teraz dodaję makaron. Nie wiem. Garść. O, może dwie, trochę zostało, będzie za dużo. Wiecie, ja zawsze jak robię makaron domowy, to robię go bardzo dużo. No, makaronu jest, widzę, za mało, więc dodajemy jeszcze. Dobra, teraz dolewam bulion. Wlewam śmietankę. Posypuję żółtym serem. Na chwilę przykryję, ale dosłownie na chwileczkę. W tym czasie posiekam trochę natki pietruszki. Słuchajcie, teraz tak, wyłączam i wbijam 2 jajka. I łączymy. No i możemy spróbować. Makaron jest mega kremowy. Jest lekko pikantny, domowy. Spróbujmy. Wow. Niesamowite.